Przed nami 12. edycja konkursu Talent i Praca – Najlepszy maturzysta Jaworzna roku 2018. Konkurs prezentuje Janina Dębska-Bębenek, pomysłodawca konkursu, a zarazem fundatorka nagrody z przedmiotów humanistycznych i historyczno-społecznych. Trzy kategorie. Nagroda humanistyczna, matematyczno-fizyczna. Tutaj dodatek, tak jak pierwotnie, z przedmiotami zawodowymi. To jest taka szansa dla techników, które do tej pory nie chciały uczestniczyć w tym konkursie. I nagroda biologiczno-chemiczna. Nie zmieniają się fundatorzy, nie zmieniają się jurorzy. Począwszy od ubiegłego roku wprowadzono kategorię artystyczną, w której nagradzani są najlepsi uczniowie Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Szkoła muzyczna nie konkuruje z żadną inną szkołą w Jaworznie, bo jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. I będzie to tylko konkurencja pomiędzy uczniami. W każdej kategorii nagroda przyznawana jest tylko jednej osobie i nie podlega podziałowi. Nagrodę stanowi suma 2000 zł i medal pamiątkowy. O wyborze laureatów decyduje 5-osobowe jury. Zgłoszenia dokonuje dyrekcja szkoły. Składa się je na odpowiednich formularzach w zamkniętych kopertach z godłem. Do 22 lipca kandydatury ze szkół wpłyną do naszych jurorów. My odbierzemy te kandydatury od państwa, bo to wpływa wszystko do redakcji co tydzień. I jury ma pracować do 15 sierpnia, a potem będziemy ogłaszać od razu, jak tylko będziemy mieć wynik, ogłaszać laureatów i tak jak zwykle przy rozpoczęciu roku szkolnego w szkole, gdzie będzie największa liczba laureatów, będziemy wręczać nagrodę. Koperty należy złożyć w redakcji gazety co tydzień w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca. Nagrody laureatom wręcza się publicznie. Osiągnięcia dotychczasowych laureatów uzasadniają wybory jury konkursu.